Na Słowację. Nie, no, no, oczywiście. Jesteśmy teraz, panie Tomaszu, przyjęłam do wiadomości, że musimy skończyć ze względu na mecz. To mi też mówi, że pan jest w bardzo dobrej kondycji psychicznej, oglądając mecze. Brawo. Jesteśmy już na wizji, więc ja się przywitam z nas oglądającymi. Witam serdecznie na webinarze, który już nie zapowiada trzeciego Kongresu Zdrowia Psychicznego, bo kongres się odbył tydzień temu, 7 czerwca, ale jednak postanowiliśmy jako ciało kongresowe dalej działać, istnieć. Chcemy, żeby kwestia zdrowia psychicznego była na pierwszym miejscu w dyskursie społecznym. I dlatego też zaplanowaliśmy z tak ważną osobą jak Tomasz Jastrun i ciekawą, wyjątkową postacią webinar po kongresie, aby przyciągnąć Państwa uwagę do zdrowia psychicznego z powrotem, tak, przykuć Państwa uwagę. Chciałabym w związku z tym, przedstawię się jeszcze, nazywam się Kamila Łabęcka-Słowik i jestem z Krakowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, które było też współorganizatorem trzeciego Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zatem przejdźmy do meritum. Chciałabym przedstawić dzisiejszego gościa, który jest również ambasadorem kongresu. Witam serdecznie. Tak, dzień dobry. To wyjątkowa postać, poeta przede wszystkim, prozaik, krytyk literacki, reporter. Czy coś ominęłam? Proszę mnie tu skorygować, panie Tomaszu. No chyba wszystko i tak Chyba wszystko. trochę za dużo tego. Ale też przede wszystkim syn poetów, co ma tutaj kluczowe znaczenie, tak? Z panem Tomaszem Jastrunem porozmawiamy o zdrowiu psychicznym, o zdrowiu psychicznym w kontekście książki, którą otrzymałam od pana Tomasza i przeczytałam, Osobisty przewodnik po depresji. Napisał pan ten w zasadzie, nie wiem, manual, poradnik, czy też raczej chyba jako rodzaj terapii, zapiski z własnych doświadczeń walki z ciężką postacią depresji. Napisał pan kilka lat temu, jak rozumiem, bo nie zdążyłam spojrzeć, czy to było w 2018? Ja tak dokładnie tego nie pamiętam, czas leci, ale coś koło tego, 17-18. No, dlatego pytam, bo to ma też ważne, jakby ważną tutaj dla nas informację, co się w międzyczasie wydarzyło i jak pana stan teraz się przedstawia i jak doszło do takiego stanu zdrowienia, ale wrócę do tego za chwileczkę. Na razie chciałabym przytoczyć tutaj pana słowo, kilka słów, które pan udzielił w jakimś wywiadzie. Napisał pan, że oboje rodzice mieli traumatyczne doświadczenia w czasie wojny. Przekazali mi zapewne swoją trwogę, która musiała rzucić cień na moje życie. Nie tylko moje, to jest klątwa całego pokolenia. A także napisał pan, że w dzieciństwie dostał od rodziców dużo miłości. Ojciec napisał kilka wierszy o panu, bardzo pięknych. Miłość była w pana domu. Jednak czegoś tam brakowało. Zatem, panie Tomaszu, moje pytanie brzmi, czego brakowało w pana domu rodzinnym podczas pana lat dzieciństwa? Myślę, że brakowało właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa, że rodzice byli przemieleni przez wojnę, przez straszne doświadczenia, tak jak napisałam, traumatyczne. A dziecku jest ogromnie potrzebne poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście daje to miłość, którą ja miałem, ale ten cień jakby został rzucony. Poza tym inna bardzo mi się wydaje istotna rzecz, to jest to, że oni mnie zostawiali z babcią, ale już jak kiedy byłem niemowlęciem. Teraz wiadomo, że dziecka nie powinno się zostawiać przez pierwsze 2-3 lata, bo ono nie wie, jest nieświadome, nie wie, że to jest zostawienie na chwilę, na 2 tygodnie czy na miesiąc. Ja czytając dzienniki ojca z tego czasu i notatki mamy, widzę, że miałem kilka miesięcy, kiedy oni sobie gdzieś wyjeżdżali. To oczywiście można powiedzieć, że tak, że każde dziecko jest inne. W związku z tym nawet żłobek może być traumatycznym doświadczeniem dla dziecka wrażliwego, a dla dziecka inaczej skomponowanego być może nie. No, dlatego też wychowanie jest taką trudną rzeczą. Nie ma właśnie na to mądrych. I wszyscy, nawet najwybitniejsi psychologowie, popełniają straszne błędy wychowawcze nieświadomie.
Oczywiście. Ja znam dzieci różnych znanych psychoterapeutów, więc wiem, jak to różnie się układało. Alice Miller, słynna autorka genialnych książek o dzieciństwie i o traumach dzieciństwa i prekursorka, prawda, zakazu bicia dzieci. Ona też fatalnie wychowała swojego syna, no, więc który napisał okropną książkę o niej właściwie. Więc tutaj tych paradoksów jest wiele. Znaczy ja bardzo przestrzegam siebie i innych, żeby też nie obarczać taką łatwą winą rodziców, bo oni sami padali ofiarą złych systemów wychowawczych. Ale moi rodzice, znaczy głównie mama się mną zajmowała, bo ojciec z kolei był zamknięty w swojej literaturze, w poezji, w swoim gabinecie, ale był wtedy modny zimny chów jeszcze, prawda? Tak zwany Właśnie tak, zimny chciałam chów, o tym prawda? powiedzieć. Że dziecko powinno się wychowywać surowo. Mama się dowiedziała od lekarki, która się mną zajmowała, że jak chłopiec płacze, to nie szkodzi, to jest jakby trenuje płuca, trzeba go zostawić, niech się wypłacze. Ja wiem, że mama kiedyś, to nie wiem, kiedy płakałem, wystawiała mnie do kuchni, żeby nie słyszeć tego, prawda? Tak samo nie pozwalała mi przyjść do niej w środku nocy do łóżka, kiedy przestraszony snem czy jakąś wizją chciałam do niej przyjść. To mi się nie mieściło w głowie, że ja jestem młody ojciec, mam dwójkę dzieci, jeszcze do niedawna małych, a teraz już są coraz większe, ale to mi do głowy nie przyszło, żeby nie przyjąć w środku nocy dziecka do łóżka, kiedy przyszło przestraszone. To po prostu jest coś, co mi się nie mieści w głowie, a wtedy uważano, że to jest pedagogiczne, że tak powinno się robić, żeby nie rozpuszczać dzieci, że to jest dla nich szkodliwe. Ten zimny chów, rozumiem, że też wniósł taki powiew niepokoju w pana dzieciństwo, prawda? Które później, rozumiem, gdzieś narastały te niepokoje, bo ja tutaj czytam w tym rozdziale zimny chów, czytam tutaj o tym, jak przebiegał pan w trwodze mrocznym korytarzem, bojąc się wilka, do pokoju matki, a matka z irytacją wyrzucała pana z łóżka, właśnie stosując tą metodę zimnego chowu. I to nie był jakiś ewenement, bo faktycznie wówczas, w tych latach 50-60 było to bardzo modne, że też piersią się, karmienia były co kilka godzin, nie było dokarmiania dziecka. Dziecko płakało z głodu, okej, mogło się wypłakać. Zgłodniało, po 3 godzinach dostawało jedzenie. To nie było, po prostu wszystko było jakby usystematyzowane pewnymi jakimiś normami. A wiadomo, że w wychowaniu dziecka, maleńkiego dziecka, tych norm nie może być tak ściśle zapisanych, tak? Znaczy to była taka teza, był pogląd naukowy niby, że szczególnie chodzi o chłopców, że należy ich trenować w takiej męskości, prawda? Żeby nie rozpieszczać za bardzo. Dziewczynki też wychowywano źle, ale to już w inny sposób. No więc ja myślę zresztą, że teraz my też popełniamy błąd, z kolei poszło to w drugą stronę, zasadnej permisywności i też te dzieci są okaleczane przez to, że na wszystko im pozwalamy, że one im się przewraca w głowie, im się wydaje, że są królami tego świata. Więc to też poszło jakby za daleko, to są dwie skrajności, ale oczywiście no ja też nie neguję roli genów, które są potęgą. Do niedawna trochę lekceważono, był taki okres, kiedy trochę lekceważono dziedziczenie i geny, a w przypadku właśnie depresji no, okazuje się, że one w dużej mierze rządzą. To znaczy, że jeżeli w rodzinie jest dużo przypadków depresji, czy w ogóle chorób psychicznych, czy depresji, to szalenie się zwiększa prawdopodobieństwo, że potomek będzie ją miał. Więc w moim przypadku tak to było z mamą, która miała chorobę dwubiegunową. To jest akurat szczególny jakby typ, to jest depresja. Depresja i mania. Ja na szczęście nigdy nie miałam tego typu doświadczeń. Ja mam depresję jedną biegunową. Klasyczną, tak. Jeden biegun. Oczywiście ten biegun manii jest cudowny i wszystko jest genialne, ale on jest też bardzo niebezpieczny i szkodliwy. On jakby pracuje na depresję. Mania pracuje wtedy na depresję. Ale mówię o tych genach, dlatego że mi się wydaje, że nawet przy idealnym dzieciństwie można zachorować na depresję, że tutaj ta genetyka jest niestety takim greckim fatum może być, więc cała sztuka, że potem sobie z tym radzić.
O tyle się nie zgodzę, że jednak mówi się powszechnie, że sprężystości tej psychicznej jednak uczymy się w dzieciństwie. Czyli jeżeli mamy niedysfunkcyjny dom, ale dom ciepły, przede wszystkim gdzie mówi się o uczuciach i tych uczuć się nie skrywa, tak? Nie ma tej toksyczności, nie ma toksycznej matki, dominującego nadmiernie ojca. Jest to wszystko w miarę zrównoważone, no bo skąd się bierze ta nasza sprężystość, prawda, psychiczna, ta odporność. To, co mówi profesor Cechnicki z Krakowa, który w bardzo fajnym wywiadzie określił to tak. Już w tej macicy, czyli w łonie matki, powstają te zalążki naszej sprężystości psychicznej, bo matka może mieć traumy powojenne, może mieć traumy utrat, różnych strat, które przenosi i przeżywa już w czasie ciąży, a następnie później jest niewypowiedziana trauma utraty, czy to przedwczesna śmierć ojca, czy właśnie na przykład Holokaust, który był tak bardzo determinujący na kolejne pokolenia, które przeżywały, to PTSD, które z takim spóźnionym zapłonem. Zatem wydaje się, że jednak to dobre dzieciństwo wyposaża nas w takie narzędzia, które zapobiegają w naszym późniejszym życiu takim właśnie stanom jak takie depresje, czy też w ogóle choroby psychiczne. Przykładowo ktoś, kto się potknie w życiu, oczywiście w cudzysłowie, potknie się, wstaje, mając tą sprężystość, wstaje, otrzepie się i idzie dalej. Osoba, która jest nadwrażliwa, jak pisał Kępiński, czyli jest więcej czuje, bardziej cierpi, więcej widzi, więcej słyszy, jest podatna i nie ma tej sprężystości. Dlatego Pani, tu się nie zgodzę. Sprężystość sprężystością, oczywiście ona jest ważna, ale jest coś takiego, jak mówiąc z kolei potocznie, czy metaforycznie, chemia mózgu. I wiadomo, że depresja to jest brak czegoś, no to znaczy jakiegoś elementu. My do końca nie wiemy, na czym to polega, bo chociaż są coraz lepsze środki antydepresyjne, to nie ma jednak idealnego leku. Ja zresztą wierzę w to, że wkrótce depresja będzie w pełni wyleczalna. To jest kwestia kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Ale też oczywiście widzimy, jak nasza cywilizacja sprzyja depresji. Właśnie geny genami, ale tej depresji jest coraz więcej, dlatego że coraz mniej czujemy się pewni na tym świecie. Jesteśmy tak jak takie baloniki na cienkich nitkach poruszane wiatrem. Kiedyś ludzie byli bardziej osadzeni jakby w rzeczywistości, zresztą też żyli krócej, były rodziny wielopokoleniowe. No, było większe poczucie bezpieczeństwa. Więc zresztą, jak wiadomo, są dwa typy depresji. Jest depresja endogenna, czyli ta w cudzysłowie genetyczna, i jest depresja sytuacyjna. I one mają przebieg właśnie taki sam. To znaczy, to jest sytuacyjna, no to jest związana z sytuacją, czyli utrata kogoś bliskiego, męża, żony, prawda, utrata pracy też często bywa dzisiaj traumatycznym doświadczeniem. Takie jakby osierocenie, bo to w depresji jest taki element żałoby, że tak jakby umarł ktoś bardzo bliski, ale właśnie kiedy naprawdę umrze ktoś bardzo bliski, a nie ma się nawet tej spuścizny genetycznej, to też bardzo często choruje się na depresję. Zawsze strata kogoś bardzo bliskiego właściwie powoduje jakąś formę depresji, a czasami taką formę, która jest bliźniacza do depresji endogennej. I też podobnie się leczy, chociaż w przypadku depresji sytuacyjnej mi się wydaje, że ważniejszą rolę gra psychoterapia. Przy depresji endogennej, którą ja niestety mam, ja chodziłem na psychoterapię, ale ona mi niewiele pomagała. Nie szkodziła i była nawet może jakimś takim wsparciem, ale nie miałem poczucia, że ja dzięki temu wyjdę, prawda, z tego. Ja wrócę jeszcze do ojca, do słynnego poety Mieczysława Jastruna. Przytoczę fragment wiersza pana ojca, Spotkanie w czasie. Nikt nie wypowie okrucieństwa czasu, tej wody ciemnej, co wszystko pochłania. Niechętni bliskiej chwili pożegnania, wśród dni błądzimy jak w ciemnościach lasu. Czy pana ojciec przyznawał się do jakiejś traumy, czy miał depresję? Nie, ojciec właśnie nie miał, znaczy on miał,
On nie miał depresji. Depresję miała matka, mimo że on miał więcej powodów, można powiedzieć. Mój ojciec był pochodzenia żydowskiego. Okupacja dla niego była traumą rzeczywiście, bo no, był zaszczuty przez sytuację, ukrywał się. No, miał masę traumatycznych doświadczeń. Więc no, tak naprawdę to on powinien mieć, jeżeli uważa się, że jest jakiś powód, żeby mieć depresję, żeby ją mieć. Był człowiekiem nadwrażliwym i się dosyć męczył ze sobą, ale no i miał takie gorsze ranki, więc jakiś tak był trochę naturą depresyjną, ale nigdy nie miał takiej klasycznej depresji. Miała ją moja matka i zresztą tak jak patrzę na drzewo genealogiczne strony mamy, to tam jest masa właśnie różnych depresji, samobójstw. Moja kuzynka popełniła samobójstwo, siostra mojej babci popełniła samobójstwo. Samobójstwa są zwykle takim znakiem depresji, dlatego że samobójstwo jest bardzo trudno popełnić. To jest, istnieje coś takiego jak instynkt życia, więc instynkt samozachowawczy. Więc na ogół samobójstwo jest znakiem depresji. Na ogół się popełnia samobójstwo w depresji. Ona daje taką przepustkę do samobójstwa, depresja. No więc tak. Ale w tej depresji, jak czytałam w pana książce, to samobójstwo dochodzi na poziomie tej depresji jeszcze nie takiej ostatecznej, bo człowiek w ostateczności nie jest w stanie nawet targnąć się na życie. Nie, no to jest logiczne, że przy ciężkiej depresji nie ma się po prostu siły na nic. Żeby popełnić samobójstwo, trzeba mieć sporo energii. Zresztą ja tak sobie żartuję, że strasznie podupadła w naszych czasach sztuka samobójstwa. My nie wiemy, jak to zrobić, dlatego że kiedyś była pewna tradycja w starożytności, na przykład w starożytnym Rzymie. Ludzie często popełniali samobójstwo. Przychodził taki dekret od cesarza, prawda, że żeby ktoś odszedł i mamy wielu znanych filozofów, no, w przypadku jeszcze starożytnej Grecji Sokrates, prawda, wypił cykutę, była cykuta pod ręką. Teraz tych środków nie ma, dlatego się używa środków antydepresyjnych, albo się ludzie najczęściej wieszają, co jest niestetyczne bardzo, ale najczęściej się popełnia w Polsce samobójstwo przez powieszenie, można skakać do tego piętra, co jest też nieestetyczne. No, w każdym razie depresja, to jest ciekawe, że w depresji się często myśli o samobójstwie, zresztą myśli samobójcze są jednym z objawów depresji. Depresja, jest tam kilka takich objawów, które są kluczowe, żeby mieć pewność, że ma się właśnie depresję. Jednym z tych kilku objawów są właśnie myśli samobójcze. W depresji się myśli o samobójstwie jako o czymś, co jest takim wybawieniem, bo w depresji się cierpi, jest to cierpienie duszy straszliwe i odejście z tego świata wydaje się jakimś luksusem. Samobójstwo, to, że się przestanie istnieć, wydaje się czymś szalenie takim pociągającym. Jest jeszcze coś, czego ja nie rozumiem, co w moim przypadku było, ale chyba nie tylko taki rodzaj pokusy, tak jak te syreny wabiły w mitologii greckiej marynarzy, to jest taka pokusa, żeby to zrobić. Dlatego, bo w ogóle trzeba pamiętać o tym, że ciężka depresja jest chorobą w dużej mierze śmiertelną. 25% ludzi, którzy byli hospitalizowani czy mieli epizody ciężkiej depresji, popełnia samobójstwo, 1/4. Więc to jest bardzo dużo i dlatego jest to choroba, która zagraża życiu. Pomijając to, że przynosi straszne cierpienie, to jest też po prostu groźne. W Polsce na depresję cierpi 1,5 miliona ludzi. Na świecie 350 milionów. Pan kiedyś powiedział, że jest to już epidemia, tak? A jeszcze dodatkowo koronawirus przyniósł dodatkowe żniwo w postaci już takich, no nie tylko depresji, ale też innych odmian chorób psychicznych. Przede wszystkim są zaburzenia lękowe. Czy u pana depresję wywołała śmierć, no nie przedwczesna, bo mama żyła w piękny wiek, prawie 90 lat, tak? Czy 91? Czy też
Pan był bardzo młodym człowiekiem, kiedy mama zachorowała na chorobę afektywną dwubiegunową, co też było spowodowane wydarzeniem traumatycznym w pana rodzinie, to znaczy romansem pana ojca. Czy Znaczy, to trudno powiedzieć, że było spowodowane. Znaczy, depresję często prowokuje jakieś wydarzenie. Znaczy, to jest jakiś potencjał, tak jak materiał wybuchowy jest i jest jakaś iskra. Znaczy, gdyby to się nie stało wtedy, to podejrzewam, że stałoby się to rok, dwa czy pięć potem. Czyli ta potencja była w mamie depresji i jakieś wydarzenie, no taki romans partnera to jest zawsze, to jest też traumatyczne doświadczenie, bo to się nakłada na takie poczucie lęk przed otrąceniem, który ma każde dziecko, że matka zostawi. To jest takie zostawienie, to jest zawsze szok i trauma. Więc u mnie specjalnie niczego takiego nie było. To po prostu pewnego dnia w roku bodajże 2000 poczułem nagle, że świat zmienia kolor, że zaczyna być szary, że wszystko zaczyna być trudne, że nie mogę, że się budzę za wcześnie. To są wszystko symptomy depresji, wczesne budzenie się, brak apetytu, niepokoje, szczególnie rano. Gorsze samopoczucie rano, lepsze samopoczucie wieczorem, myśli samobójcze. No i żeśmy wymienili część tych symptomów, które mówią, że ma się depresję. Brak siły, brak aktywności, wszystko się wydaje trudne. Zaczyna się myśleć w ciemny sposób. Jest taki pesymizm depresyjny. Wszystko się wydaje trudne, niemożliwe, małe rzeczy rosną bardzo, prawda? Więc tam jeszcze byśmy znaleźli różne symptomy. Zresztą z depresją jest tak, ja to kiedyś nawet porównałem do odcisku palca, że one są jakoś te linie papilarne podobne, ale zawsze są inne. Każdy właściwie trochę inaczej przeżywa tą. Czyli taka daktyloskopia depresji. Więc, ale są też pewne cechy wspólne i często jest depresja jakoś maskowana. Są osoby, które właśnie próbują być nadaktywne, żeby przezwyciężyć depresję. Często są zachowania ryzykowne jakieś. Ale też są takie drobne rzeczy, ja to o tym powiem, bo troszeczkę powinniśmy jakieś anegdoty też tutaj mówić, nie tylko żeby tak smęcić. Na przykład odkryłem to u siebie, ale też u bardzo wielu ludzi, którzy mają depresję, że taką terapią jest prowadzenie samochodu. Bardzo wielu moich znajomych i nieznajomych, którzy przeszli przez depresję, robiło to, co ja robiłem. Że kiedy już było bardzo źle, wsiadałem do samochodu i jechałem. Mimo, że to było często trudne, to jest takie odzyskiwanie panowania nad rzeczywistością, bo w depresji ma się poczuć, że się traci kontrolę nad sobą, nad swoim życiem. Samochód to są reguły gry. Jeżeli się jest starym kierowcą, tak jak ja, to wtedy człowiek się włącza w te reguły gry. Silnik ma dużą moc, prawda? Tam stoi koni i to działa terapeutycznie. A nie jest to balansowanie na linie? Trochę wsiadanie w takim stanie? To znaczy, ja myślę, że wiele osób, tę część zachowań ryzykownych u ludzi, mam takich znajomych, którzy uprawiają sporty ryzykowne, ekstremalne właśnie, i którzy mają problemy z depresją. To jest jakaś forma radzenia sobie poprzez wychodzenie naprzeciw. W tym też się objawia ludzki charakter, jednak mamy różne usposobienia. Ja akurat mając depresję miałem taką formę aktywną, to znaczy ja walczyłem bardzo, próbowałem różnych środków. Szukałem różnych lekarzy, jakiejś medycyny alternatywnej, jogi. Bardzo wielu rzeczy, mimo że jestem człowiekiem bardzo racjonalnym i 2 plus 2 jest zawsze dla mnie 4, jak na poetę, to może trochę dziwne, że takie mam usposobienie, ale też używałem jakichś różnych rzeczy spoza tego świata medycznego. Szczególnie, że medycyna długo mi nie mogła pomóc. Ja używałem różnych środków antydepresyjnych i na początku one mi pomagały przy tych pierwszych epizodach depresyjnych,
a potem już nie. I na tym polega problem. Mi się wydaje, że powinniśmy trochę pomówić o lekach, dlatego że jeżeli nas słuchają ludzie, którzy mają problem z depresją, to warto, żeby wiedzieli, że jednak leki działają. Zdarza się, że nie działają, ale generalnie działają. Jest taka tak zwana depresja lekoodporna. Lekooporna czy odporna? Nie. Lekooporna. Właśnie. Natomiast w przypadku 80% bodajże pacjentów leki działają, tylko trzeba znaleźć ten lek. A jest ich już teraz setka co najmniej. Ja tego leku nie mogłem znaleźć bardzo długo i się potwornie męczyłem, dlatego że to co najmniej są 2 tygodnie takiej akomodacji, zanim lek zacznie działać. A ten okres jest koszmarny, dlatego że nie dosyć, że się ma depresję, to jeszcze ma się działania uboczne tych leków. Także to jest bardzo trudny okres i niektórzy nie są w stanie tego znieść. A trzeba, dlatego że po co się tak męczyć? Są też ludzie, szczególnie mężczyźni, którzy nie uznają leków. Uważają, że branie lekarstw to jest oznaka słabości. Dlatego zresztą są pewne różnice między męską i żeńską depresją. Kobiety są bardziej chętne, żeby dbać o siebie, żeby się leczyć. Mężczyźni często nie stosują leków, ale stosują na przykład alkohol. Alkohol ma antydepresyjne działanie, dlatego że w depresji, jak żeśmy już mówili, są te stany lękowe. Może być depresja bez tego, ale często są stany lękowe i takiego napięcia, a alkohol ma działanie redukujące niepokój i napięcia. Ja w ogóle uważam, że z tych kilku milionów alkoholików polskich spory procent to są ludzie z depresją, którzy po prostu przy pomocy alkoholu próbują sobie z tym poradzić, co oczywiście pogarsza tylko sytuację, bo chwilowo, doraźnie to pomaga, na dłuższą metę nie. Są też leki, które redukują niepokój, ten słynny Xanax, prawda? I one w gruncie rzeczy paradoksalnie są wiele bardziej bezpieczne niż alkohol, dlatego że ja zresztą przez jakiś czas brałem Xanax, miałem stany lękowe w tej swojej pierwszej depresji i on działa genialnie, to znaczy obcina niepokój tak jak siekierą. Z tym, że potem się oczywiście dosyć łatwo uzależni, tak jak od wszystkiego, co fajnie działa. Ale kiedy mija depresja, odstawia się te, bez problemu te leki redukujące niepokój, alkoholu już nie, bo on uzależnia. Xanax i te bliźniacze środki tak nie uzależniają w ten sposób jak narkotyki czy alkohol. Jednak psychiatrzy, a raczej też psychoterapeuci, nie doradzają posiłkowania się środkami, tymi benzodiazepinami, czyli środkami, które działają silnie przeciwlękowo, ponieważ no jednak wprowadzenie ich w jakby takie dłuższe zażywanie, powiedzmy, nie wiem, ponad 6-tygodniowe, jednak daje duże objawy uboczne i o tym pisała też Roma Ligocka w książce, którejś z książek, już teraz nie pamiętam, o próbie, wielokrotnej próbie odstawienia tych leków benzodiazepinowych. Te próby kończyły się niepowodzeniem aż do drastycznych metod typu przykuwania się do kaloryfera żeberkowego kajdankami i próbie pokonania tego głodu. Więc to jest faktycznie broń obosieczna. Ale wie pani, znaczy to jest tak jak ze wszystkim, jest różnie. Znaczy ja akurat należę do osób, które na te leki reagują dobrze i mogę je odstawić bez problemu wtedy, kiedy mija niepokój. W Stanach Zjednoczonych o wiele się chętniej na przykład daje te antylękowe leki niż w Polsce. Ja mam pretensje do lekarza, który mi tych redukujących niepokój środków nie dawał, bo się potwornie męczyłem. Te stany lękowe to jest coś upiornego. Nagle włosy stają sztorcem na głowie z przerażenia, bez powodu jakby. No, powód jest gdzieś w głowie. To jest potwornie doświadczenie, takie traumatyczne właściwie ten lęk. A te lekarstwa wspaniale to redukują. Czyli jeżeli ktoś ma cały czas stany lękowe, to tego nie może odstawić, ale
To jest tak, że się niektórzy, to samo jest z alkoholem. No, niektórzy się uzależniają od alkoholu bardzo łatwo, inni nie. Więc to jest oczywiście jakieś ryzyko, ale myślę, że to jest ogromny dar, znaczy, że są takie leki, tylko trzeba umieć korzystać z tego w sposób mądry, a do końca nie jest się mądrym, kiedy jest się chorym. Wyjściem z tej sytuacji myślę, że jest taka metoda pośrednia, to znaczy dajemy leki przeciwlękowe w momencie, kiedy jeszcze nie działają leki antydepresyjne, a to jest okres nawet do 6 tygodni, jak czytałam, i wtedy, żeby uporać się z tym lękiem, który zabija w nas po prostu człowieczeństwo, tak? On nas deprywuje z normalnego życia, jesteśmy w permanentnym stresie, tak działa ta, nie wiem, dopamina, chcemy uciekać, nie wiemy przed czym. Wówczas posiłkować się tym, jeżeli już trzeba, tymi przeciwlękowymi, jak pan wspomniał, panie Tomaszu, Xanaxem, który jest tak popularny też w filmach amerykańskich, w filmach Allena. Czytam w pana książce, że pan się też tutaj przytacza Blue Jasmine, która łykała Xanax tabletkę za tabletką, ale to są wszystko wizje reżysera, też zresztą neurotycznego bardzo i pewnie podatnego na depresję Woody Allena. Natomiast antydepresyjne środki, te, które nie uzależniają, plus psychoterapia, to jest, wydaje mi się, chyba złoty środek dla osób cierpiących na depresję. Jak pan to ocenia? No tak, zgadzam się. To znaczy oczywiście, że przebieg tej depresji jest podobny, a jednocześnie zawsze jest inny, więc na tym polega też trudność leczenia, że lekarz musi być trochę jak artysta, prawda? Że musi brać pod uwagę wszystkie okoliczności, które są liczne i rozliczne i są przypadki łatwe stosunkowo, to znaczy, że się da lek i on od razu działa, bo te leki antydepresyjne, one również redukują napięcie. Tylko jest pytanie, czasami jest skala niepokoju jest tak wielka, że trzeba stosować ten słynny Xanax, prawda? Mi się podoba ta nazwa, dlatego najchętniej mówię o Xanaxie, chociaż jest jeszcze kilka środków, które są podobne, ale mają inne nazwy. Z tego co wiem, to John Kennedy miał stany lękowe i wtedy to był sam początek dopiero, kiedy były tego typu środki i brał te leki. Zresztą to jest, ja też w tej swojej książce Osobisty przewodnik po depresji wymieniam tam kilkunastu słynnych ludzi, którzy mieli depresję i łykali różne proszki albo ich nie łykali. I to jest ciekawe, że to mieli często politycy czy artyści, ale też politycy, których byśmy nigdy o to nie podejrzewali, że sobie genialnie radzili, tak jak Churchill, który miał depresję, tak jak De Gaulle, kto by De Gaulle'a podejrzewał, tak jak Józef Piłsudski, który ewidentnie moim zdaniem miał elementy depresji, zresztą w jego rodzinie było tej depresji bez liku. Jego brat, słynny etnograf, popełnił samobójstwo, rzucając się do Sekwany. Jego siostra była chora. On sam miał też okresy takiej zapaści. A był znakomitym strategiem, podobnie zresztą Churchill. Roosevelt też miał depresję, Lincoln. No, można by rzeczywiście wyliczać ogromną ilość ludzi, właśnie pod tym kątem, jak oni sobie mimo wszystko genialnie radzili w życiu, byli wybitnymi przywódcami, ratowali świat przed Hitlerem, więc to jest w sumie takie optymistyczne, że można sobie z tym jakoś poradzić, z tym żyć. Ja tutaj chciałabym jeszcze przytoczyć fragment z książki, przypomnę, Osobisty przewodnik po depresji, bo o nim rozmawiamy z Tomaszem Jastrunem. Pisze pan o innych metodach walki z depresją i wymienia pan oczywiście dietę, styl życia, medytację, ale również terapię mindfulness. Czy pan próbował tej terapii? Próbowałem, ale nie pod kierunkiem psychoterapeuty czy psychologa. Znaczy sam próbowałem sobie w ten sposób radzić, ale to jest jedna z wielu metod, no to jest taka forma autoterapii. Mi się wydaje, że większość z nas, z ludzi, którzy mieli i mają doświadczenie z depresją, stosuje różne metody i sami też próbujemy sobie jakoś pomóc. Panie Tomaszu, tutaj jest
no, taki tekst, który może wydawać się dla niektórych kontrowersyjny lub szokujący, ale zgodził się Pan o tym porozmawiać ze mną już wcześniej. Tutaj w książce Pan pisze, że wróciły dzisiaj, w dzisiejszych czasach, do łask terapie za pomocą elektrowstrząsów. Stosuje się je teraz w uśpieniu. To pełen luksus, ale w ciężkich stanach lub przy oporności na leki bywa ta metoda czasami zaskakująco skuteczna. I Pan poddał się elektrowstrząsom. Więcej, ja nawet wymusiłem na lekarzu to, ale to też wynika z moich cech charakteru, że jestem człowiekiem walki. Ja po próbie samobójczej, bo miałem też i takie doświadczenie raz, i mam nadzieję raz i ostatni raz, uznałem rzeczywiście, że muszę coś radykalnego zrobić. Słyszałem, że elektrowstrząsy wracają do łask. Znam ludzi, którzy się śmiertelnie tego boją, bo im się to kojarzy z lotem nad kukułczym gniazdem. Ten film masę szkód wyrządził elektrowstrząsom, bo ludziom się wydaje, że to się trzyma pacjenta i na żywca się go poddaje wstrząsom elektrycznym, które do tego niszczą mózg. To tak nie jest. To jest pełna kultura, usypia się chorego i potem człowiek jest wybudzany, nie wie w ogóle, że był poddany elektrowstrząsom. Więc to jest metoda, która nie bardzo wiadomo na co działa i jak, ale działa. Elektrowstrząsy rzeczywiście wróciły do łask w takiej kulturalnej formie. To się dzieje z narkozą, więc to nie jest w ogóle żaden problem. W Stanach Zjednoczonych zresztą się to robi ambulatoryjnie. Dla mnie jedynym problemem było to, że musiałem być przez 3 tygodnie w szpitalu, co nie było przyjemne, dlatego że polskie szpitale psychiatryczne są na ogół nieprzyjemne, a widziałem szpital psychiatryczny w Sztokholmie i wiem, że to może wyglądać inaczej. Więc ja poprosiłem mojego lekarza, że chciałbym spróbować. To akurat była znana pani profesor, która jest ordynatorem oddziału psychiatrycznego i u niej na oddziale akurat właśnie się te elektrowstrząsy robiły. Ona się bardzo chętnie zgodziła, chociaż była zdziwiona, ponieważ większość jej pacjentów na słowo elektrowstrząsy reaguje przerażeniem i negacją i ludzie tego nie chcą. I ja nie wiem, bo od dłuższego czasu jestem w dobrej formie. Właściwie nie mam depresji od czasu tych elektrowstrząsów, czyli to już jest chyba 5 lat, coś takiego, czy 4. I nikt nie będzie wiedział, ani ja, ani moja lekarka, czy to one tak podziałały, czy nowa terapia lekami, bo od tego czasu biorę też inne leki. No, tego nigdy nie będę wiedział, ale można uznać, że elektrowstrząsy mi pomogły. Ich wadą jest to, że one trochę zabierają niższą pamięć, taką nie w ogóle, ale że się nie pamięta pewnych rzeczy z przeszłości, że one mają jakiś wpływ na mózg. Dokładnie nie wiemy jaki, ale jest problem. Jeszcze ja miałem zawsze bardzo słabą pamięć, także ja już niewiele mogłem stracić. Ale poza tym nie ma żadnych działań ubocznych. To nie jest tak, że ja reklamuję te elektrowstrząsy. Mogę powiedzieć, że w moim przypadku one prawdopodobnie wspaniale zadziałały. Ja mam teraz taki okres, na przykład teraz nie czuję się najlepiej, bo byłem 2 dni poza Warszawą, miałem jakieś spotkania, taki panel, na którym byłem i teraz ja widzę, że mam tak, że jakiś wyjazd, czyli jakiś rodzaj stresu, mimo że było bardzo przyjemnie, powoduje tak, że ja mam potem 2-3 dni takie gorsze, że tak się lekko zapadam, ale to mija. W depresji jest straszne to, że ma się poczucie, że ona nigdy nie minie, że to jest na zawsze. To jest też jeden z objawów depresji, takie poczucie, że to jest wyrok, że nie ma od tego ucieczki. Natomiast depresja mija, nawet jeżeli się nie bierze leków, na ogół mija sama po jakimś czasie. Więc ja teraz, kiedy wiem już, a już zacząłem w to wierzyć, że mi po 2-3 dniach to minie, to tak bardzo się tym nie przejmuję. Bo z cierpieniem jest tak, że jeżeli ma być ono wieczne, tak jak cierpienia Syzyfa,
no to to jest nie do zniesienia. Dlatego też ludzie popełniają samobójstwo w depresji. Mają poczucie, że nie mają żadnego wyjścia, że to nie minie za 2, za 3, za 4 miesiące, tylko że to już tak będzie zawsze. I to jest nie do zniesienia. Więc ja mam teraz takie słabsze jakby dni po jakichś stresujących doświadczeniach. Ale to mi mija po 2-3 dniach i normalnie funkcjonuje. Pana mama zmarła w 2015 roku, tak? Chyba tak. A pan mówi, że ten stan lepszy po elektrowstrząsach trwa już no, z kilka dobrych lat, prawie 5. Czy śmierć matki, która wojowała, bo tak pan mówił, że to była wojowniczka, czyli kiedy miała stany manii, była nie do okiełznania. No pan tak, wówczas, ale tak? Nie, znaczy moja mama się śmiertelnie bała elektrowstrząsów, nigdy się na nie nie zgodziła. Ona miała bardzo ciężkie depresje, takie, których ja nigdy nie miałem w tak ciężkiej formie. Ja miałem trudne depresje, bardzo właściwie głębokie, ale nie aż tak. Ja jednak zawsze, to właśnie była moja, bo każdy ma inną taktykę na depresję. Moją taktyką była aktywność. A jeżeli już nie mogłem być aktywny, znaczy wsiąść do samochodu, to siadałem przy komputerze i próbowałem zapisać swoje stany. Ja napisałem taką powieść Rzeka Podziemna, to jeszcze moja pierwsza powieść, którą napisałem mając taki, to nawet nie epizod, taką epokę depresyjną, bo ja przez rok miałem depresję, z której nie mogłem wyjść. To było coś koszmarnego. I ratowałem się pisząc książkę jakby o tym. Znaczy to była powieść z elementami autobiograficznymi. Ja z tej powieści właśnie wyjąłem ten taki długi rozdział zapiski zna i go wsadziłem do osobistego przewodnika po depresji. To jest ta część tej mojej rzeki podziemnej, która była oparta na moich doświadczeniach, bo reszta była w dużej mierze wymyślona, ale ratowałem się tym, że opisywałem tego mojego wroga. Ja zresztą chwilami z jakimś takim wisielczym poczuciem humoru. Ja na przykład wymyśliłem w tej książce taką agencję usług ostatecznych, tak to nazwałem. Czyli że jest takie miejsce przy agencji towarzyskiej zresztą, gdzie można przyjść i kupić środek miłego odejścia. Znaczy, że się kupuje, tam było całe menu tych różnych środków i można sobie to zaaplikować. Są zabawne, bo ja tam akurat ten fragment wydrukowałem w jakimś piśmie i miałem dużo maili i telefonów z pytaniem, gdzie się ta agencja mieści, więc było to dosyć przekonujące. Panie Tomaszu, ostatnia pana książka, czyli Dom pisarzy w czasach zarazy, tak? Nie tak. Wiem, czy się nie pomyliłam. Dobrze. To jest książka pisana już w okresie zdrowym, tak? Bez depresji. No bo ja pisałem kilkadziesiąt lat, znaczy pisałem, nie pisałem, zacząłem zbierać materiał kilkadziesiąt lat temu. Natomiast właśnie po tych swoich ostatecznych doświadczeniach, po tej mojej próbie samobójczej, cud w ogóle, że to się nie udało, bo niewiele brakowało, to nie było wołanie o pomoc. Ja naprawdę chciałem przestać istnieć. I jakby uznałem, że muszę to napisać. Zacząłem zbierać materiał, tak jak powiedziałem, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Wiedziałem, że to jest świetny temat. Historia takiego domu zbudowanego, znaczy ukończonego po wojnie, gdzie mieszkało kilkunastu znanych pisarzy, w tym moi rodzice. To jest historia tego domu jako budynku, historia pasażerów tego domu, czyli pisarzy, historia miejsca, ale też stalinizm w tym wszystkim. Więc i ja wiedziałem, że to jest genialny materiał i udało mi się zebrać relacje, wywiady od ludzi, którzy jeszcze wtedy żyli. Teraz już nikt nie żyje z tych dawnych, starych mieszkańców. Ale nie bardzo wiedziałem, jaką formę opowiadania dla tego znaleźć. To była cała trudność. Konsultowałem się z Kapuścińskim, z Tarańską, i szukałem wszędzie pomocy, nie bardzo wiedziałem, jak to opisać. I po tych swoich ostatecznych doświadczeniach coś się we mnie przełamało i postanowiłem, że po prostu muszę to napisać. Siadłem i w ciągu 3 lat tą książkę zrobiłem. Można powiedzieć, że żyłem z nią jak z takim wrzodem na pupie, który mnie uwierał cały czas.
I to takie ostateczne doświadczenie pogroziło mi palcem, że musisz to po prostu zrobić. Ja to zrobiłem. Więc no tak. Czy to nie jest tak czasem, że te kryzysy, bo mówi się, że kryzysy psychiczne, często to odmicie od dna, to jest po to, żeby właśnie pobudzić do działania i też to jest ta, stwarzamy się na nowo, tak? Czyli te kryzysy są twórcze. Dlaczego pan nie napisał wtedy, kiedy ci faktycznie, jak pan powiedział, pasażerowie domu, tego domu na Iłowieckiej, tak? Czy Iwickiej? Iwickiej. Oni wówczas żyli. Pan to wiedział, że chce pan taką książkę napisać, ale jednak pan z tym zwlekał. Przyszedł kryzys. No, nawet więcej. Były duże oczekiwania. Ja już o tej książce ciągle gadałem i się kompromitowałem, że mówię, ja tego nie robię. Jerzy Giedroyć, z którym współpracowałem, bo ja przez lata pisałem felietony do kultury paryskiej, bardzo liczył na tę książkę. Jeszcze wiele osób, więc, które mnie namawiały. Ja właściwie zawodziłem siebie, ale też ludzi, na których mi zależało. Ale w każdym razie, wracając jeszcze do tego poprzedniego wątku, moją autoterapią było pisanie, bo to jest akurat moja dziedzina i komputer jest tak wspaniałym urządzeniem, że nawet jak się jest w bardzo złej formie, to stukać na klawiaturze można. Więc ja, bywało tak, że ja pełzałem niemal do tej klawiatury, żeby miałem trudność, żeby się do niej dostać, prawda? Ale jak już siedziałem, to próbowałem zapisać te stany więcej. Ja wtedy byłem felietonistą nie kultury, tylko Rzeczpospolitej, a potem Newsweeka. I pisałem, nigdy nie opuściłem felietonu. Czyli nawet będąc na dnie, byłem w stanie pisać. I to dawało mi sens życia, bo straszne jest takie nic nie robienie w depresji. Pisząc jakby odzyskiwałem kontrolę trochę nad rzeczywistością i to była taka rzeczywiście najlepsza autoterapia. Ale myślę, że inni ludzie mogą znaleźć sobie coś innego, prawda? Coś, na pewno pisanie dziennika, bloga, takie notowanie swoich stanów jest taką formą autoterapii, rozmową ze sobą. To bardzo wszystkim polecam takie rzeczy. Ponieważ depresja jest tak naprawdę wielką samotnością. Pan, mając dwoje małych dzieci, o wiele lat młodszą żonę, starszego syna i już wnuka, tak, czy wnuki, nie czuł pan takiego oparcia, że to jednak panu pomagało w zdrowieniu, czy jednak w depresji człowiek jest sam i w ciężkiej depresji nic nie działa. Ja się dziwiłem bardzo jednak, mimo że znam depresję, jak Sylwia Plath, słynna poetka, chora na depresję, mogła popełnić samobójstwo, będąc sama z dwójką małych dzieci. Ona włożyła głowę do piekarnika i odkręciła gaz, a dzieci spały na piętrze, małe. To jest coś, co się nie mieści w głowie, prawda? A jednak ona to zrobiła. Chyba mamy jakąś przerwę. Panie Tomaszu, czy pan mnie słyszy? Panie Tomaszu, bo chciałabym jeszcze zadać pytania od widzów i nie wiem, czy będzie taka możliwość, bo zbliża się szósta, a pan się śpieszy na mecz, więc bardzo proszę dać znać, jak pan nas słyszy, bo my widzimy tylko ekran zatrzymany. Jeszcze poczekamy chwileczkę, jeżeli pan Tomasz do nas nie wróci, to będziemy musieli zakończyć webinar. Z wielką przykrością muszę stwierdzić, że byłoby mi ciężko zakończyć, ponieważ są tu jeszcze pytania od widzów i chciałabym, żeby pan Tomasz miał możliwość odpowiedzenia, ale jeżeli nie będzie takiej możliwości, to się pożegnamy. Ze swojej strony bardzo dziękuję, że nas oglądaliście. Czekajcie na kolejny webinar, będzie już pojutrze bodajże z Katarzyną Grocholą. Webinar na naszym kanale i na kanale Fundacji F.
Póki co pan Tomasz się z nami nie połączył ponownie, więc nie wiem, czy będzie możliwa rozmowa. Jeszcze poczekajmy chwilkę. O, pan Tomasz nam zupełnie zniknął, w związku z tym niestety nie udzieli odpowiedzi na pytania zadane tutaj na czacie. Bardzo mi przykro, ale wydaje mi się, że na pytania, gdzie szukać pomocy psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, jaka jest rola terapii, myślę, że pan Tomasz odpowiedział dość wyczerpująco. Panu Tomaszowi nie pomagała zwyczajna psychoterapia. Pomagały mu leki antydepresyjne, ale też leki przeciwlękowe, których nie zaleca, ponieważ są silnie uzależniające. Pomagały mu takie proste czynności, jak prowadzenie samochodu w takich ostrych rzutach depresyjnych, ale przede wszystkim pisanie, czyli nawet jeśli miał się doczołgać do komputera i skreślić kilka słów, napisać, to robił to, ponieważ to przynosiło mu ukojenie. Kilka lat temu pan Tomasz przeszedł terapię elektrowstrząsami na własne życzenie i od tego czasu datuje się jego poprawa, jego stanu zdrowia, jego dobrostan, i co pozwoliło mu też ukończyć przez lata planowaną książkę Dom pisarzy w czasach zarazy, którą serdecznie państwu polecam. Sama ją mam zamiar kupić, przeczytać na urlopie. Jest to na pewno pasjonująca książka, bo opisuje po prostu zwyczajną historię życia innych ludzi, ale pisarzy też, także takich ludzi dotkniętych iskrą talentu, iskrą Boga, czy też po prostu zwyczajnym, taką niesamowitą darem pisania. Ja serdecznie polecam wam tę książkę i książkę również Osobisty przewodnik po depresji dla ludzi, którzy zmagają się z objawami depresyjnymi, objawami lękowymi. Jest tutaj dużo, wiele przydatnych porad, sugestii, a także wsparcia ze strony pana Tomasza. Przypomnę, że naszym gościem był poeta, prozaik, krytyk literacki, syn poetów Tomasz Jastrun. Pewnie do nas już nie wróci. Dziękuję serdecznie za spotkanie i do zobaczenia znów na antenie. Serdecznie dziękuję. Do widzenia.